Siemanko wszystkim moi drodzy, dzisiaj sobie porozmawiamy o tym, jak wziąć węża na ręce. Także króciutkie intro i od razu zabieramy się do roboty. Słuchajcie, prawda jest taka, że każdy, kto zaczyna przygodę z wężami, przechodzi przez to samo. Czyli jest ten taki stres przed wzięciem węża na ręce. W sensie takim, jak to będzie wyglądać, czy mnie nie ugryzie, jak to zrobić. Każdy z nas przechodził dokładnie to samo i ja pamiętam, jak miałem pierwszą swoją zmorzówkę, słuchajcie, tak mi się ręce trzęsły. Jak brałem ją na ręce, naprawdę. To było niesamowite przeżycie dla mnie, znaczy wciąż jest, tak? Ale no... Dzisiaj już troszeczkę inaczej to wygląda, niż wyglądało to wtedy. Wybaczcie ogólnie moje niewyspanie, ale jestem po drugiej nocce w pracy. Jeszcze idę dzisiaj na trzecią. Także docencie ten film. Pokażę wam, słuchajcie, to na przykładzie młodej mahoniówki, której jeszcze nie widzieliście. Plus ewentualnie jakiegoś małego pytona, no bo umówmy się, większość osób raczej zaczyna od mniejszych węży. I chcę już je brać na ręce. Pokażę wam, powiem wam w sumie, jak ja to wtedy robiłem, jak ja to przezwyciężyłem, jak ja się tego nauczyłem. Może komuś się to przyda. Wiecie, już kiedyś taki film powstał, postanowiłem go odświeżyć, więc do dzieła. Czego ja używam, słuchajcie, do tego typu rzeczy? A sprawa wygląda tak. Czego ja używam przy braniu węża na ręce? Jak to w ogóle rozpocząć? Słuchajcie, przede wszystkim tak. Używam do tego płynu do dezynfekcji rąk. To jest przede wszystkim, żeby te ręce były czyste, zdezynfekowane przed wyciąganiem węża. Także mam taki płyn, to jest raz. Dwa, bardzo często na początku używałem haka ofiologicznego. Mam albo taki, jeden rozsuwany. On jest, słuchajcie, kupiony był bodajże na Bioterze i bardzo mi się przydał, naprawdę bardzo mi się przydał do mniejszych wężyków, super sprawa, ewentualnie do większych gabarytów, mam już troszeczkę większy hak, też rozsuwany, też bodajże na Bioterze kupiony, także te rzeczy w przypadku jakiegokolwiek posiadania jakiegokolwiek węża, no musicie mieć, no to no nie ma innej opcji, nie, żebyście nie mieli. Także tak to wygląda. Natomiast jeśli chodzi o, słuchajcie, sam początek, to ja to robiłem tak, że brałem sobie węża hakiem z pudełka i kładłem sobie na rękę. Miałem tutaj rękawiczkę jakąś, nie mam teraz obok. Miałem rękawiczkę taką, wiecie, jakby lateksową, gumową i kładłem sobie węża na rękę. I on w tym momencie sobie zaczął krążyć po mojej dłoni i tak wyglądało moje przyzwyczajanie się w ogóle do węża, do jego zachowań, do jego ruchów i tak dalej, i tak dalej. Wiadomo, słuchajcie, każdy wąż jest inny, więc to też nie ma na to najmniejszej reguły. Tu mam właśnie mahoniuweczkę, która jest troszeczkę taka bardziej, bym powiedział, jak już ją wezmę na rękę, to już jest ok. Natomiast żeby ją wziąć na rękę, to strasznie ucieka, a są to węże szybkie. Więc będzie może idealnym przykładem właśnie na początek, bo tak jak mahoniówka czy zbożówka, no to z reguły to będzie zwiewać na samym początku, nie? Także zmienię kadr i zajrzymy sobie do tego pudełka, bo jeszcze tej mahoniówki też nie widzieliście. No i zobaczcie moi drodzy, mamy małą mahoniówkę. Oczywiście teraz ręce sobie zdezynfekuję. I teraz spójrzcie, co się będzie działo. Jak ja będę chciał wyciągnąć normalnie, w ogóle to jest tak, że wyciągamy węża jednym pewnym ruchem. To jest bardzo istotne. Nie możecie, wiecie, tak dawać tej ręki i zabierać. Dawać i zabierać, być takimi niepewnymi osobami, ponieważ no, wąż to różnie odbierze i prawdopodobnie może dojść do ataku. Więc jednym pewnym ruchem wyciągamy zbożówę i spójrzcie teraz. Ja ją tylko dotnę i patrzcie, widzicie? W momencie ucieka. Po prostu w momencie ucieka. I teraz co zrobić, słuchajcie, z takim wężem? Co zrobić, gdy właśnie wąż się w ten sposób zachowuje? I jest tylko jeden dotyk i automatycznie węża, słuchajcie, nie ma. No tak jak mówiłem, mógłbym ją podnieść hakiem
i położyć sobie na rękę tak jak za dawnych czasów, ale jest to po prostu bez sensu. Chodzi o to, żeby wąż się przyzwyczaił do tego wyciągania, słuchajcie, dłonią, bo jest to bardzo istotne przy tym, jak już będą to w jakieś większe gabaryty. No, wiecie, machoniówka jest akurat nieduża, ale no nawet jak będzie miała ten metr, 1,30 m, no to fajnie było, żeby nie było problemu z jej wyciąganiem, nie? Także tak, przykładam sobie dłoń, o, do węża. I po prostu go wyciągam. I spójrzcie. Ona w tym momencie się automatycznie uspokoiła. W ogóle to jest, słuchajcie, wąż machoniowy albino. O. Spójrzcie, jak pięknie wygląda. Samiczka. Także mam dwie samice. Klasika, tą albino. I jednego czarnego samca. Więc może się dziać. Ale no spójrzcie, jest spokojna, nie ucieka, nie ma najmniejszego problemu, zaczyna sobie, słuchajcie, krążyć, trzeba ją przytrzymać, żeby nie spadła głupia. Spójrzcie tylko. Naprawdę, moim zdaniem, przewspaniałe węże, jeśli chodzi o w ogóle taki właśnie początek przygody z wężykami. Nie wiem, czy jest coś lepszego, wiecie. Tak, te machoniówki są trochę, mi się wydaje, niedocenione, jeśli chodzi o węże dla początkujących. W ogóle jeśli chodzi o węże, no bo fajnie taką machoniuweczkę mieć, no sami przyznajcie. Spójrzcie, naprawdę bardzo ładne kolorki. Tamtą mam ciemną brązową, ta jest w wersji albino. Spójrzcie tylko. Naprawdę super wygląda. I ona w tym momencie, widzicie, zaczyna sobie po jej ręce krążyć. Nie ma żadnego problemu. Jest dosyć gorąco, więc te ręce też nie są takie, jakby były. I czuję na przykład opór na dłoniach, jak ona idzie. Ale tak to właśnie wygląda. Więc wierzcie mi z doświadczenia, nie warto się w ogóle stresować tym. Znaczy stres będzie zawsze, nie? Ale bardzo ważne jest to, już cię odłożymy. Bardzo ważne jest to, abyście uczyli węża od małego, tego dotyku z dłońmi, dotyku naszego człowieka. No bo potem się to wam odwdzięczy tym, że nie będziecie się bać wyciągnąć swojego węża z pojemnika. Nie będzie on agresywny. I będziecie po prostu tego węża dobrze znać. Może weźmiemy sobie jeszcze jakiegoś małego pytona królewskiego. No i tutaj, słuchajcie, sprawa wygląda dokładnie tak samo. Mamy węża, który w tym momencie siedzi w kulce, więc jest nawet ta sprawa troszeczkę bardziej ułatwiona, bo sobie siedzi spokojnie. Przykładamy i wyciągamy. Mamy wężyka na rękach, można też ją przyłożyć, tak jak to pokazał pięknie ostatnio na filmie Bernard ze kanału Snake Barn. W przypadku bardziej agresywnych węży, tu akurat mam je spokojniejsze. O, i tutaj jest ta sama zasada, słuchajcie. Wąż zacznie sobie krążyć, zacznie patrzeć, co się dzieje, gdzie jest, ale tego dotyku ręki będzie nauczony, słuchajcie. Więc ona nie będzie się docelowo bała tej dłoni, bo widzi w tym momencie, że nic się jej złego nie dzieje. Także odkładamy sobie pojemnik z wodą. W ogóle piękna samica, naprawdę, słuchajcie, piękna samica. Przepiękna samica. O, ona już mi z rąk ucieka. No ale widzicie, spokojne ruchy, bez żadnego stresu, nic się nie dzieje. Naprawdę nic się nie dzieje. I dokładnie ta sama sytuacja jest z wężami już nieco większymi. Bo tam wam pokazałem podrostka, tam wam pokazałem maluszka, a czy podrostka, dwa maluszki. Tu jest już, słuchajcie, taki podrostek. Czyli przykładamy sobie dłoń. No, ona jest też spokojna. O.
spójrzcie, zawsze w dwie ręce, aby było dla węża podparcie. Nie ma najmniejszego problemu. Wężek się pięknie owinie. O, no już. Już będzie zwiedzać, już. Tak jak mówię, to nie jest żaden problem. Widzicie, i w tym momencie, jak ja ją nawet dotknę, to ona nie przyspiesza jakoś szczególnie, tak? Nie przyspiesza, nie stresuje się tym, że ją w ogóle dotykam. Także tak to, moi drodzy, wygląda. A frajda zbrania na węża na pewno, zbrania węża na ręce na pewno jest. Także, moi drodzy, kończąc ten odcinek, tak jak mówiłem, albo możemy sobie użyć haka przy nauce, przy obsłudze węża. Na pewno przy większych gabarytach ten hak będzie potrzebny, chcąc, nie chcąc. Normalnie jest tak gorąco, że się leje ze mnie, słuchajcie. Będzie potrzebny, natomiast jeśli chodzi o sam początek, bo to o to chodzi, o sam początek zabawy z wężami, przygody z wężami, hak też się Wam przyda. Tak mi się wydaje. Mi się przydał, więc dużo mi pomógł, naprawdę bardzo dużo mi pomógł taki hak. Nie jest on drogi, bo coś chyba około 40 zł za niego wtedy zapłaciłem. Może 5 dych, nie pamiętam. Natomiast będziecie zadowoleni. Naprawdę będziecie zadowoleni, będziecie tacy dumni z siebie, jak weźmiecie tego węża pierwszy raz, jak się go boicie. Wierzcie mi, nieraz były osoby, które były tutaj u mnie i dostały jakąś zbożówkę na ręce, to były po prostu, było widać na początku taki, wiecie, strach w oczach, nie? Czaszki w oczach się paliły, a potem gdzieś to tam wszystko znikało, jak zobaczyli, że ten wąż sobie zaczyna krążyć, że on nie ma zamiaru ich ugryźć, to no fajne odczucie, naprawdę fajne odczucie. Także na tą chwilę to tyle, ja dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i cześć!